Słuchajcie, w Polsce już prawie 10 tysięcy ludzi ma uprawnienia do komercyjnego latania dronami. Wszyscy ci ludzie zrobili kurs w LOS i zdali egzamin. Ale na kursie nikt nie mówi o tym, jak radzić sobie w tym świecie bezwzględnym, komercyjnym i w jaki sposób realizować zlecenia, tak żeby w miarę dobrze i bezboleśnie przejść przez cały proces, zarobić pieniądze, zarobić na nowego drona i skutecznie budować swoje portfolio, budować poczucie własnej wartości i spełnienia właśnie na lataniu komercyjnym dronami. I właśnie to opracowanie, które zrobiłem, jest odpowiedzią na takie potrzeby. Jeżeli mamy 10 tysięcy osób, które realizują zlecenia, one musiały przejść przez cały proces, albo ten proces jest dopiero przed nimi. Proces przygotowania danego zlecenia, pozyskania, zbudowania portfolio, negocjacji z klientami, samych trudności związanych z realizacją, a następnie feedback od klienta, negocjacje płatności, to wszystko, co wchodzi w cały szeroki zakres w ramach realizacji zlecenia. Na początku, kiedy nie mamy tych doświadczeń, rozmawiamy z klientem, może się okazać, że pomijamy szereg bardzo istotnych kwestii. Może się okazać też, że wykorzystamy tylko ułamek jego budżetu, który ma przeznaczony na dane przedsięwzięcie. Dlatego to są bardzo ważne i kluczowe kwestie, które poruszam w tym opracowaniu. Przygotowałem 8 przeróżnych rozdziałów. Są to rozdziały kluczowe, zawierają esencję samego procesu, o którym mówimy podczas realizacji, czy ujęć wideo, czy realizacji zdjęć. Mówię tutaj o samym przygotowaniu portfolio, o przejściu do realizacji, zbudowaniu bazy naszych klientów, o rozwoju umiejętności, pasji, o pozyskiwaniu zleceń. Mówię o przykładowych realizacjach Banku Muzyki, przygotowaniu procesu zlecenia, następnie negocjacja, ustalenie warunków zlecenia, pozyskanie zleceń, przygotowania, sama realizacja, postprodukcja, płatności, referencje i właśnie spełnienie siebie. Wbrew pozorom temat jest bardzo duży, szeroki i wydawałoby się, no kurczę, po co takie opracowanie, ale jednak on prowadzi krok po kroku Was i da Wam pewność, że postępujecie właściwie na każdym etapie. Jeżeli jesteś pod wpływem emocji, znajdujesz się i nie masz tych doświadczeń, które tutaj zebrałem, będzie Ci naprawdę ciężko i będziesz ponosił wiele konsekwencji swoich decyzji. Może się okazać, że na przykład będziesz pracować za 200 zł przez 2 tygodnie i poprawiał po raz dziesiąty, setny to, co już poprawiałeś, dlatego że Twój zleceniodawca tak będzie bezwzględnie wykorzystywał właśnie te luki w zapisach czy w porozumieniu z Tobą. Być może okaże się, że na przykład nieskutecznie wynegocjowałeś cenę, że nie dobrałeś odpowiedniego sprzętu, że na przykład nie dysponujesz sprzętem, albo że ta realizacja była na tyle nieprzygotowana, że na przykład nie byłeś w stanie nawet wystartować, a co dopiero zrealizować tego zlecenia. Więc o tym wszystkim mówię w poszczególnych punktach. Przygotowałem ten warsztat na bazie nie tylko swoich doświadczeń. Ja mam za sobą kilkaset różnych produkcji. Zarówno produkcji własnych, na potrzeby własne, jak i na potrzeby YouTube'a, jak i na potrzeby własnych klientów, czy też znajomych, czy też klientów komercyjnych. Wykonywałem różne zlecenia, bardzo trudne, kiedy na przykład obiekty były w ruchu, tak jak podczas imprez sportowych. Wykonywałem też zlecenia nieruchomości, gdzie było bardzo ciasno, bardzo duże zakłócenia pola magnetycznego, czy duże zakłócenia Wi-Fi, gdzie były naprawdę skrajne przypadki. A mimo wszystko za każdym razem dawałem radę zrealizować w taki czy inny sposób. O tym też mówię, przede wszystkim mówię o przygotowaniach, bo jeżeli temat jest bardzo dobrze przygotowany, to sama realizacja jest o niebo łatwiejsza. Jeżeli rozpoznasz warunki, potrzeby, możliwości klienta, to jest kluczowe. Ważne też, żeby nie pracować za bezcen, żeby też nie psuć rynku i nie pracować za 200 zł właśnie przez 2 tygodnie.
bo temat wydaje się na początku pomijany, bardzo szybko podejmowane są decyzje i rozmowy prowadzone, a konsekwencje odczuwalne są przez długie dni, tygodnie. I życzę Ci właśnie, żeby ten warsztat, to szkolenie online, które przygotowałem, posłużył Ci jako taka dźwignia, jako Twój taki przewodnik i upewnił Cię w swoim postępowaniu, żeby dał Ci pewność, a jednocześnie, żeby pozwolił Ci wsparł na tym etapie trudnym i dał Ci, oświetlił Ci tą drogę, którą się przechodzi od etapu pozyskiwania klienta aż do etapu zamknięcia kontraktu i zakończenia szczęśliwą płatnością na koncie. Mówię też o płatnościach, które stanowią piętę achillesową w Polsce. Wiadomo, że tutaj trzeba dobrze zabezpieczyć swoje interesy. O tym mówię na trzech etapach. Na etapie przygotowania, na etapie realizacji, ale na etapie także feedbacku i postprodukcji, kiedy jeszcze masz duże pole manewru, jeżeli odpowiednio zrealizujesz temat. Słuchajcie, jest to pozycja, którą zebrałem na podstawie też opowiadań, doświadczeń wielu freelancerów w Polsce, ludzi, którzy wykonują produkcje też naprawdę wielobudżetowe, wielkobudżetowe, nie tylko kwoty paręset złotych, parę tysięcy, ale to są kwoty nawet nie kilkanaście tysięcy, ale kilkadziesiąt. Opowiadali mi o różnych przypadkach, kiedy całe noce spędzali na planie filmowym, czasami po 17 godzin, na przykład przy produkcji seriali, prawda, czy produkcji komercyjnych typu reklamy. Opowiadali o różnych przypadkach i dlatego dzielę się dzisiaj z Wami tymi doświadczeniami, które są bardzo trudne do zdobycia dla osoby indywidualnej. To jest zakres różnych opowieści i wniosków, które też płyną, bo nie same opowieści, ale wnioski są ważne, dlatego że tu przygotowałem tak zwaną kwintesencję, czyli mamy kondensat w minimalnym czasie, maksymalna ilość doświadczeń przekazana. Można oglądać to wielokrotnie. Ja polecam Wam wielokrotne wykorzystanie. Jeżeli będziecie na danym etapie, wystarczy wyświetlić sobie dany etap, dany dział, na przykład negocjacje z klientem, albo dział przygotowanie tematu, albo samą realizację, lub też etap gromadzenia portfolio. O tym wszystkim mówię w opracowaniu i serdecznie Wam polecam. Życzę Ci przede wszystkim wielu skutecznych i dobrych realizacji, które pozwolą Ci nie tylko na uzyskanie środków na następne modele drona, na środki, które pozwolą Ci zbudować swoją markę osobistą, swoją firmę, zbudować swoje portfolio i skutecznie działać na rynku, ale życzę Ci też przede wszystkim spełnienia Twoich pasji, rozwoju. A skoro tutaj jesteś i zabrnąłeś na 6,5 minut, to zdecydowanie polecam to opracowanie. Widzimy się po drugiej stronie opracowania w dziale pierwszym. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.